Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z The City Skylines, w którym budujemy nasze miasteczko Adamowice. Na początek kilka informacji. Po pierwsze taka, że wracamy do formatu wtorek, czwartek i niedziela. Z tym, że we wtorek będzie odcinek z City Skylines, w czwartek będzie odcinek z Transport Fever, a w niedzielę będzie odcinek z obydwu. Tak, jestem taki dobry, że będę wrzucał 4 odcinki w tygodniu, ale przez 3 dni w tygodniu. I na tym formacie się na ten moment skupimy. Druga sprawa jest taka, że twórcy zapowiedzieli w tym roku jeszcze City Skylines 2. I to jest duża informacja. Zobaczymy, na czym to stanie, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale zaczynamy od dzisiaj śledzić informacje na temat City Skylines 2, bo jeśli ta gra wyjdzie, to prawdopodobnie seria City Skylines, tą co mamy tutaj, Adamowice, zostanie zastąpiona po prostu tą drugą część. I no, czekamy, czekamy, na tą chwilę czekamy, a tymczasem wracamy do budowania. Na czym to ostatnio stanęliśmy? Stanęliśmy na tym, że coś budowaliśmy tutaj. Coś budowaliśmy tutaj i tutaj dobrze by było pójść w kierunku rozbudowy tego osiedla trochę dalej. Jest to prawda, no więc może tam nie będzie mi to przeszkadzać jakoś wybitnie, zobaczymy. Gdzie to ja mogę tu budować? Tu nie mogę. Mogę tu. I pójdę sobie, tędy sobie pójdę. I niech to mi idzie tu. Okej. Dobra, mamy to jakoś tak. Zróbmy sobie tu krzyżówkę, zróbmy sobie tu krzyżówkę i zróbmy sobie tu krzyżówkę. O tak, i zróbmy sobie o tak, o. Troszkę tam dziko to wyszło, ale to nic. Zróbmy sobie jeszcze tutaj taką jedną kierunkową. I co? I wodociąg. Wodociąg z grzaniem. Dlatego pójdziemy sobie tak. I pójdziemy sobie o tak o jakoś może. To, tą linię ja sobie później przebuduję generalnie, a poza granicami miasta, dobra. Tą linię sobie po prostu później przebuduję. Jak to odblokuje ten teren kiedyś tam, to wtedy w tym pójdziemy, ale najpierw ten jest tutaj i cały czas do tego dążymy. Mamy już 70 tysięcy mieszkańców i jest ok. Mam nadzieję wbić to w okolicach. Myślę max za jeden następny albo za dwa odcinki i będziemy w tym kierunku cały czas sobie dążyć. Dobra, tutaj zrobiliśmy, tutaj na razie nic nie będziemy robić, w kierunku tej góry nie będziemy iść. Jakieś tam może parki porobimy z czasem, ale na razie nie. Tutaj wszystko działa, zasięg mają, wszystko tu jest. Tutaj w tym kierunku na razie nie będziemy jakoś się może rozwijać. Tutaj wszystko działa. Myślę, wydaje, że można działać w kierunku rozwoju tutaj tej dzielnicy. O, tu pasuje, gówno pasuje, tu pasuje, o. Tu się coś postawiło, co to się postawiło? A, mieszkalny się postawił, dobra. Idziemy tak. Mam dostęp do szkół, więc nie żałujemy szkolnictwa. Zaraz ja tu dobrze postawiłem, czy lepiej tu by było? Lepiej tu by było chyba. O tak. O. Dobra, przeniesiemy. Przepraszam pana za wyburzenie tu panu domu. Niechcący to. No dobra, idziemy tutaj w kierunku, tak jak wcześniej było to zaplanowane. Usług tu nie dajemy. Ani nic z tych rzeczy tutaj. Niech tu się śmiało powoli buduje. Mamy, zaczynamy mieć. Co tu chcą? Drewna nie ma? Kurde. Ej, faktycznie. Nie, no mają cały skład. A przemysł surowcowy, dobra. Skoro tak, oni tu ci robią wszystko na papier. Te drewno budowlane też niby robią. Też wszystko idzie tu. Pracowników jest. Mieliśmy też tak, przenieść tą dzielnicę tutaj. Bardziej, żeby tu był dostęp do. Żeby to tak nie oddziaływało, a tutaj sobie będziemy z czasem przebudowywać. I może to dzisiaj zrobimy. Nie ma co tego w końcu odwlekać. Kiedyś to i tak musiało nastąpić.
Dlatego będziemy szli w kierunku tutaj rozbudowy tego terenu. Dobra. Mamy rondko, idzie nam tak. Zjazdy idą tak. Co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał zrobić tak. Zwykłą krzyżówkę i usprawnić do standardu tego. Chciałbym coś takiego tu zrobić i dalej pójść w tym kierunku, tak? Gdzieś jakiś tutaj. No dajmy sobie coś takiego i tutaj dajmy sobie już rozjazdy, ale ja te rozjazdy chcę zrobić od razu, jako drogi. Dobra, chyba tu będziemy robić przemysłówki. To lotniska towarowego tutaj nie chcę robić, dlatego pójdę w tym kierunku i tylko tak. Ja sobie z tym na razie odpuszczę. Ja sobie tutaj od razu zaprojektuję tą dzielnicę. Jak wygląda ukształtowanie terenu? Wygląda na to, że tutaj na tą górę ja nie chcę wchodzić, więc ja sobie ją od razu odznaczę. I zrobię sobie coś takiego. Pyk, dobra, tu będzie coś takiego. No i teraz tak, chciałbym pójść w tym kierunku. Chciałbym pójść w tym kierunku. I dobra, i teraz sobie to, a nie chcę tego, a to co to różne, a nie wiem co to było różne. Chciałbym to teraz, to co to jest? A, jakaś tam kolejka, dobra. Idziemy wszystko tu zastąpić. Wiem, że to mi może jest duża szansa, że mi to pochłonie w ciul pieniędzy. Ale tak jak mówię, jeden kwartał z tego będziemy kasować, przenosić go tu. I taki jest cel generalnie tego, co ja tutaj robię. Dobra, tutaj ja myślałem, żeby robić sobie takie drogi, znaczy tu dojazdówkę jako tą, jak ona się tam nazywa, tą drogę międzymiastową, ale oleję chyba sobie to, w ogóle zrobię sobie coś takiego, drugą drogę zechcę dać sobie tylko tak. To jako ten. A dobra, tam nikt nie będzie z tego strzelał. Dobra, dajmy sobie tu dotąd. I ja bym chciał sobie to tak połączyć. Niech to taka krzyżówka sobie będzie, ale od razu skorzystam z okazji i ten ruch sobie tutaj usprawnię. Czy ja chcę tak? Nie, tam nie będę się z tym. Nie będę się z tym cyrotolił tutaj. Chociaż wiecie co? Będę się z tym cyrtolił. A co? Ja to sobie zrobię inaczej. Ja to sobie zrobię inaczej. Proszę mnie to skasować. Zrobimy sobie tak. Daj mi to. Dajmy sobie o tak. Wynurzmy się. Pyk. I teraz tak. Zakręty. Zakręty. Nie, to będzie głupie. To będzie, powiem szczerze, jeszcze głupsze niż ja sądziłem, że to może być. Dlatego zróbmy to inaczej. Zróbmy to inaczej. Ja sobie wezmę to. Puszczę sobie. Tak. Teraz puszczę sobie o. Tak. I puszczę sobie. O. Tak. I teraz. Tak, czy ja to jestem w stanie sobie ulepszyć do tego standardu? Nie bardzo jestem w stanie, dlatego tak, zapauzujmy od razu. Weźmy sobie to i to trochę przerobię. Wydawało mi się, że tutaj wtedy, na tamten moment, że tu będzie ok, ale niestety nie jest ok, dlatego tak, to proszę mi ulepszyć do tej jednokierunkówki i oni sobie tu będą wyjeżdżać, bo ci, co będą jechać na autostrady, chcę, żeby jechali tędy. Ci, co będą jechali bezpośrednio, no to też będą jechać tędy. Dobra, to
To ma sens. Na tą chwilę to wygląda na to, że to ma sens. Zobaczymy, jak to wyjdzie później, ale jestem dobrej myśli póki co. Wróćmy do tej drogi. Pyk. Pyk. I teraz powinno się to dać ulepszyć, chyba że dałem za duże łuki. Dlatego wróćmy do trybu budowania. O, ja widzicie, tu już od razu się tu problem zaczyna. Dobra, dawaj tak. Najmniej jak się da. Gdzieś o tu, dobra, niech będzie o tako. O, trochę to ciulstwo źle wyszło, ale to nic. No dawaj, buduj to normalnie tam. Kurde. Pyk. I może tu sobie skasujmy jeszcze. Jak to wyjdzie? O, wyszło od razu lepiej. Dobra, i tą drogę będzie tutaj służyła jako przemysłówka. Od razu ustawiam sobie tu ruch. Nie chcę tu żadnych tych. Nie chcę tu żadnych tych. To ma wszystko płynnie jechać. I tu. Dobra. To powinno działać. Mam nadzieję, że to się jakoś nie będzie wybitnie korkowało, ale jeśli będzie się korkowało, wtedy będziemy myśleć. Na razie wydaje się, że jest ok, bo tu będzie rozjazd tak. Albo tędy, to albo tędy, tędy, tutaj. Tutaj też tędy. Więc powinno być ok. Najwyżej sobie jakieś tam tunele porobimy, żeby to było wszystko bezkolizyjne. Dobra, wracamy tutaj do tej drogi. Znaczy tej drogi, tej tutaj. Tej tutaj strefy całej. Pyk, dawaj tu tak. I dawaj tu sobie już pokrzywimy trochę. Pyki, pyk, pyki, pyk. Dobra, tu sobie zrobimy drogę wzdłuż autostrady. I ta strefa, czy ona jest już duża? Ona jest dosyć duża z tego, co widzę, ale jeszcze to nie jest to. Więc pójdziemy teraz tak, torami dotąd. O, i to już zaczyna wyglądać. Ta strefa przemysłowa jest już, wydaje się, całkiem spora. Trochę mnie martwi to, że tego jest kurde dużo. No ale dobra. Oni sobie tutaj będą jeździć, więc też powinno to być raczej bezkolizyjne. I idziemy do strefy. Mała droga przemysłowa, a to jednokierunkowa droga przemysłowa. I te drogi będziemy tu robić. Ja jeszcze sobie zobaczę na wszelki wypadek, jak my tu mamy z zasobami. Tylko gdzie to było? To chyba. O, widzicie, tu są pola w sumie do zrobienia uprawy. Może by kurczę to wykorzystać. Weźmy sobie skasujmy tą drogę. I zróbmy to inaczej trochę. W takim wypadku. Bo skoro tak, to zróbmy sobie tak. I zróbmy sobie tak, i zróbmy sobie tak. Jeszcze raz upewnić się, czy mam tutaj z zasobami. No, okej, okay, wyszło to spoko. Wyszło to spoko, więc tutaj może zrobimy sobie tą mikrostrefę przemysłową, ale ja bym chciał tu zrobić tak. Wzgórza zwycięstwa, sam jesteś wzgórze. O kurde. Zaraz tu. O, dobra, dawaj. Chcę to wszystko sobie zrobić ładnie wzdłuż drogi. Więc ja tu wymagam. Ja tu muszę być precyzyjny. I zaraz tak. Czas chyba niech sobie leci. A dobra, niech leci na jedynce. Niech tam te pieniądze wpływają. Jedziemy tutaj. Dawaj. Dobra. Dobra. Kurde. Widzi się, zesrało. Dobra, jeszcze raz. Cyk, 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 cyk. Cyk. Dobra. I wszystko tu proszę mnie tu zamazać. I zrobimy zaraz drugi myk. Mianowicie taki, że ja tu chcę wyznaczyć obszar przemysłowy. Tylko tak. Tu ja być może też będę to chciał. No. Dobra, najpierw się zajmę może drogami, ale ja tu z tych dróg, co ja chcę tu powyznaczać, gdzie to były te przemysłowe? Tu były te przemysłowe.
Ja to będę chciał zrobić w ten sposób. Chciałem tu uniknąć rycia pod górę, ale to zrobię. Zrobię to z tego prostego powodu, że tu będę miał ten obszar przemysłowy, nie? Dobra, niech to se płynie. Pyk. No i to dociągnijmy sobie tutaj, a co? Pyk, niech to tak będzie. I tutaj będzie taki konglomerat ala przemysłówka. I co? I bym chciał, co ja bym chciał? Czy to niech leci w tym kierunku, czy to leci niech w tym kierunku? Dobra, na razie niech to tak zostanie. Zrobię sobie tak, tędy przez środek dam na pewno drogi polne. O tak. Może zróbmy sobie też to dotąd. Zróbmy sobie też to w ten sposób i zróbmy sobie też to jakoś tak. I teraz dopiero poszerzę sobie tą naszą dzielnicę dotąd. Niech ona tam będzie troszkę szersza. O, a w tym kawałku wyznaczę sobie obszar przemysłowy, ale już o tym pędzlem. Tylko tak, dobrze by było, jakbym to zrobił w miarę precyzyjnie. O, dobra. Okej, od razu sobie zapiszę. Branżę przemysłu pobitno, kurde. Sam jesteś pobitno. Dobra. O, mamy to i teraz tak, i teraz już na spokojnie od razu zapisać. Dawaj. Ja bym chciał tą strefę wyznaczyć jako rolnicza. Tak? Czy nie mogę? Nie chcę tej. Chcę to. Ty przemysł ogólny. A ty tutaj. No dobra. Skoro tak, to robimy to inaczej. Ja sobie to tak zrobię, żeby tu mógł sobie zaznaczyć człowiek. No zara, kurde, co jest? Nie, no kurde, no co chodzi? Tego nie mogę wyznaczyć, a to mogę, tak? A idź pan, ja tu kurde się morduje, a tu mi takie dowcipy głupie będą robić. Czy ja wyznaczyłem? A idź mnie pan. Kasuj mnie to. To też mi kasować, proszę. Najpierw ja zrobię sobie to inaczej w takim razie. Skoro mi ono nie chce ze mną współpracować, to zrobię sobie to. A może to zrobię inaczej? A może wiecie co? Ja to zrobię tak. To faktycznie pójdzie tędy, pyk. Tylko, że to nie ten pędzel, kurde. Miał być. To miał być ten pędzel. Kurde. A, daj, skup się. A jutro to masz. Masz mało czasu. Dobra, tędy. Pyk i pyk, dobra. I teraz tak, poproszę sobie zaznaczyć drugą strefę, skoro tak. Dobra, inaczej tu sobie zaznaczę i będę od tego. Kurde! Pyk, idziemy. Pyk, dobra, zapis. Pyk, dobra, zapis. I pyk, dobra, idziemy, wcinamy się w tą dzielnicę tutaj. Wzdłuż tej głównej drogi tutaj, dobra, idziemy sobie teraz tutaj. I to sobie wypełnimy, o tak o. Natomiast to tutaj sobie zrobię, o tak. Sobie zrobię to w ten sposób. Tak, tylko żebym ja to dobrze zrobił, to ja muszę dobrze celować. A mi to dzisiaj coś ciężko widzę, wychodzi. I dobra, o. Bronowice. PGR Adamowice.
Albo inaczej. O. Kombinatrolny. A tu. Konglomera. SSE Adamowice. O, i tak zrobimy. I przepisy proszę tutaj. Pauza. Musimy poczytać, co my tu mamy. Żaden nacisk na edukację, zaopatrzenie w czujniki dymu oczywiście, bo tutaj zaraz się coś będzie palić. Recyklingi nie. Darmowy transport publiczny nie. Prac z edukacją nie. Podatki. Duży wzrost. Nie. Ulgi podatkowe dla nie. Planowanie przestrzenne. Zakaz wysokiej ruchu nie. No zdecydowanie. To robię. Zakaz hałasowania nocą nie. Piorun ochrony. No nie. Szybka odbudowa. Nie. No zrobię. Przemysł 4.0. Okej, to sobie w takim razie zrobimy. Dało mi to trochę do myślenia, bo co to jest w ogóle? Co to jest? Zmniejszenie pożaru, pożar. Okej, cluster IT. Dobra, to ja widzę, że znowu muszę to poprawiać, bo ja bym chciał tutaj jednak te specjalizacje możliwe, że porobić. Więc tak, tu będzie jeden klaster, a tu będzie drugi klaster. I teraz tak, proszę mi tu stworzyć SSE. Jest w Stanach Dolina Krzemowa, to my ją nazwiemy Park Jeżyciak. Sami w tej... nazwiemy ją. Jak ją nazwać, żeby to było ten cluster IT? Kurde, nie wiem. Dobra, na razie niech to zostanie. Albo inaczej. Park. Technologiczny Adamowice. O. I dobra, i teraz tak. Gdzie były te specjalizacje? Tak, tu ja chcę cluster IT zrobić. Natomiast tutaj przemysł ogólny. Tak, zdecydowanie przemysł ogólny. A czy ja jestem w stanie jakoś wyspecjalizować? No tylko to. Dobra, niech tu będzie sobie ten przemysł ogólny. Tutaj sobie zrobimy ten klaster technologiczny i ja bym chciał to jednak dociągnąć do tej drogi jakoś tak w miarę precyzyjnie i pójdziemy sobie, wyrównamy to do środka tych. Dobra, po kolei, po kolei. Nie chcę tego zrobić, a bo wiecie co, ja zrobię sobie o tako przecież, bo to będzie mi prościej zdecydowanie, a to nie jest jakoś super trudne w tym wypadku. Dobra, dociągnij to tu. To skasuj i dociągnij mi proszę cię tu. Tu. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, dobra, dobra. O! Elegancko to mamy. Kurde, wyszło lepiej niż myślałem. Mamy to. Mamy powoli przeniesione, utworzone w zasadzie strefy przemysłowe i teraz tak. Tu musi być prąd. Stąd prąd raczej tu nie dojdzie, dlatego stworzymy sobie dodatkowo jakby dzielnicę, gdzie ja to wszystko będę miał, ale to sobie zrobię w tym miejscu. Jako taka strefa nie tyle, no taka powiedzmy ta strefa będzie taka no elektrowniowa, coś takiego. Będziemy tutaj robić prąd, żeby nam nie kradli jak na początku serii. Pyk i pyk, dobra. Tutaj niech se to będzie. I teraz tak. I teraz tak. Z prądem nie mamy problemu, bo mam atomówkę, ale te rzeczy tutaj to ja bym chętnie poprzenosił. Czyli wieżę słoneczną zdecydowanie dać gdzieś w takie miejsce, gdzie ona będzie miała
nie będzie przeszkadzała nikomu, nie będzie nikomu wadziła. Skąd dorobię sobie tu jeszcze taką dróżkę jedną, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo pracowników tam też jednak będę potrzebował. Dobra, dawaj to tu. Elektrownia geotermalna, dawaj mi to tu. To dawaj mi to tu. I tu co jest? Ktoś tu chce prądu, tak? Jak z tym prądem w ogóle jest? To sobie tam produkuje. Tu wszystko przechodzi. Tu wszystko przechodzi. Ciepłownie. Sieć ciepłowniczą. Kurde, tak patrzę sobie, że te sieci drogowe porobiłem tak bez pomysłu w ogóle. Więc dajmy sobie to tak. Wróćmy do tego. I tak, czy to jest tej samej długości jak to? Bo jeśli tak, to by było spoko. Jeśli nie, to by było niespoko. Jest trochę niespoko, ale to nic, niech to tak zostanie. Tutaj dostawię sobie jeszcze, jak będzie mi brakowało. W tą stronę będę miał zapas. Natomiast tak, to jeszcze ja gdzieś miałem te ciepłownie. Gdzie one kurde tam były? Jedna tylko? Będzie druga. A, bo drugie dałem tu gdzieś. Okej, dobra, jedna jest tu. A, tu jest jeszcze taka zwykła, konwencjonalna, wróć. Kotłownia miejską. Kotłownię miejską damy sobie już z tej strony. I teraz dociągnijmy te rury. Tutaj, tutaj i tutaj. O, nawet w miarę równo to wyszło. Sobie w międzyczasie te tutaj pokasujmy. Na razie przynajmniej, bo nie wiem jak to z tego wyjdzie. I tu sobie to troszkę przebuduję, bo tak. Bo chciałbym to tak, chciałbym to tak i chciałbym to zrobić jednak o tak, w ten sposób. Tu wszystko jest. I teraz tak, tu cały zakład przetwarzania gospodarki odpadami. On pójdzie z kolei też gdzieś w tym kierunku, ale on musi być dużo większy niż to, co ja tam sobie zaplanowałem. Z tego względu, że on będzie miał do obsługi dwie dzielnice i będzie też z drugiej strony miał to do obsłużenia, a to już będzie dosyć daleko. Dlatego muszę to zrobić w ten sposób. Ale problem się może też rozwiązać w taki sposób, że tu się korki przestaną robić, a zaczną się robić gdzieś tutaj. Tym bardziej, że jak widzicie, to jest tylko połączone pojedynczo. Ale ja miałem zrobić podwójnie. I już to robię, bo sobie dobrze, że przypomniałem o tym. Więc dawaj to tak i dawaj to tak. Tu będzie połączone, tu nie będzie połączone. Jak tu sobie kiedyś te tereny rozblokuję, to zrobię sobie normalny węzeł autostradowy i będzie wjazd z obydwu stron. Mam nadzieję, że to zadziała. I co tu jeszcze mam do przeniesienia? Bo tu widzę, że odcinek chyli się ku końcowi, a ja tu niewiele zrobiłem. Dlatego idziemy, to musimy połączyć na razie tak. Jak się to jakoś rozwiąże, rozbuduje, to będzie to lepiej. Na tą chwilę musi to zostać w ten sposób. I teraz tak. Będziemy powoli przenosić. Tak. Fabryka mebli niech zostanie. Z tym, że ją ja sobie przeniosę w inne miejsce gdzieś tutaj. I niech ona sobie tu będzie. W takim razie. Co ja tu jeszcze mam? Sortownia poczty. Sortownia poczty też przeniosę sobie tutaj. Zakład przetwarzania odpadów jedzie mi tutaj. Albo tu koło elektrowni. Nie, z tej strony dam sobie to zdecydowanie. I teraz tak. Spalarnie. Spalarnie wszystkie też będą tutaj. Z tym, że tak jak mówię, no. Ani się obejrzałem, zaraz jest koniec odcinka i muszę to kończyć. Dlatego zrobimy to sobie w następnym odcinku. A tymczasem co? Tyle by było na dzisiaj z mojej strony. Pamiętajcie, postaram się wrócić do tego schematu, co był wcześniej, czyli odcinki 3 razy w tygodniu i tylko że z dwóch serii. Będziemy w tym kierunku dążyć. I co? I tyle chyba z mojej strony. Odcinek dobiegł końca. Zobaczcie, konglomerat się przenosi. O Jezu, niech to leci. Więc tak jak mówię, tyle by było z mojej strony na dzisiaj. Widzimy się na następnym odcinku City Skylines we wtorek, w czwartek Transport Fever i w niedzielę ponownie oba odcinki.
Więc jeszcze raz tyle z mojej strony. Dzięki, że ze mną byliście. Jeśli chcecie, to zostawcie, macie ochotę, zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi na pewno bardzo, bardzo, bardzo miło. Oczywiście komentarz pod filmem też jest mile widziany. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, miłego weekendu. W sumie to wleci w niedzielę, więc już po weekendzie. Miłego tego, miłej niedzieli wszystkim. Bye.